Zamek błyskawiczny. Czy można jeszcze coś oryginalnego napisać o prezydencie USA, o jego prawdziwych lub wymyślonych romansach? Jeśli są prawdziwe, to jak wynika z fotografii jego wybranek, porzekadło każda potwora znajdzie swego amatora, należy uzupełnić kwestią, że tym amatorem może być nawet prezydent. Urosły Himalaje tekstów, analiz politycznych i świńsko-erotycznych. Badana była nawet plamka na sukience Moniki Lewińskiej, ale to nie było to. A u nas tylko jedno z prawicowych pism, zamiast nabrać wody w usta, przypomina, że ostatnią przyjaciółką marszałka Piłsudskiego była postępowa lekarka Eugenia Lewicka. Wedle autora zbieżność nazwisk Lewicka-Lewiński nie jest przypadkowa, bo obie są z tego samego słynnego rodu Lewich. Eugenia po rozmowie z żoną marszałka, Aleksandrą, popełniła samobójstwo w czerwcu roku 1931. Owo powinowactwo nazwisk to chyba spiskowa paranoja autora notki, ale historycy ten romans marszałka potwierdzają. Wróćmy z Belwederu do Białego Domu. Pisze się teraz o kompromitacji demokracji, mas mediów, a nawet całej naszej cywilizacji, lecz nikt nie napisał, że skompromitował się seks. On triumfuje. Nawet z Kuby uciekli dziennikarze, chociaż nasz papież pożerał tam Fidela Castro. Kiedyś lwy pożerały pierwszych chrześcijan, teraz wielki chrześcijanin pożera ostatniego lwa komunizmu. A dziennikarze uciekli, by na pierwszych stronach gazet pokazywać seks, na dodatek w formach, w jakich...